Aplikacja, która jest wręcz napakowana funkcjami sztucznej inteligencji. Funkcje, które znajdziemy na platformie, to m.in. automatyczne wycinanie ciszy, dodawanie napisów, czy automatyczne dodawanie b-rolli, czyli tych takich przebitek. Oprócz tego aplikacja sama doda efekty dźwiękowe, a także przerobi długie filmy w krótkie formaty na Instagram Reels, YouTube Shorts czy TikTok. Jeśli kojarzysz takie czołowe aplikacje jak Opus Pro czy też SubMagic, to aplikacja, którą Ci dzisiaj pokażę, jest właśnie doskonałą konkurencją dla tych liderów. A co najlepsze, pod koniec wideo pokażę Ci, jak zdobyć tą aplikację z dożywotnim dostępem za dosłownie ułamek ceny rynkowej. Aplikacja nazywa się Minvo i możesz ją oczywiście przetestować za darmo. Po zalogowaniu musimy wejść do zakładki wideo, a następnie klikamy w ten fioletowy przycisk, aby dodać nowy film. Teraz mamy dwie możliwości. Możemy standardowo przesłać plik z naszego komputera lub możemy tutaj przesłać link na przykład do filmu z YouTube. Ja skorzystam z tej drugiej opcji i wkleimy link do filmu z mojego kanału. Niech to będzie na przykład właśnie ten film 7 pomysłów na wykorzystanie czatu GPT. W tym celu klikam sobie tutaj i robimy udostępnij. Pobieram link do filmu, kopiujemy sobie to i wracamy z powrotem do Minvo. Wklejam tutaj link i musimy zaimportować cały ten film. Chwilkę to może potrwać, około 4, 6, może 10 minut, zależnie od tego, jak długi jest film. Musimy jeszcze wybrać, co chcemy zrobić z filmem. Możemy na przykład tutaj stworzyć z tego właśnie wspomniane wcześniej krótkie formaty, czyli Shorts, Reelsy i TikToki. Możemy także edytować całe to wideo i dodać po prostu napisy. Tutaj możemy także zaplanować ten film, ale ta funkcja jest dostępna, kiedy wrzucamy film z naszego dysku lub możemy to przetłumaczyć. Te dwie opcje są do siebie stosunkowo podobne, z tą różnicą, że w tym będziemy edytować krótkie klipy, które sztuczna inteligencja dla nas wybierze, a w tej opcji będziemy edytować nasz długi film. Ja wybiorę tutaj właśnie na potrzeby edycję w krótkich formatach, bo długi film jest już dostępny na kanale. W tym kroku musimy wybrać, co i jak chcemy, aby zostało przetworzone. Tak więc na przykład, jeśli masz bardzo długi wstęp, to możesz tutaj skrócić ten film, przesunąć tym suwakiem w tą stronę, aby sztuczna inteligencja nie analizowała tego wstępu. Podobnie możesz zrobić z zakończeniem, kiedy dziękujesz, podsumujesz i robisz inne rzeczy, też możesz to skrócić. Ja tutaj znalazłem fragment, od którego będzie fajnie zacząć i zaczyna się on na 35 sekundzie, więc przesuwam tym suwakiem właśnie na ten moment. I tak samo dostosowałem zakończenie. Teraz zjeżdżamy niżej, aby dostosować nasze magiczne funkcje sztucznej inteligencji. Pierwsza opcja, magiczna ramka, magiczne wykrywanie twarzy. To spowoduje, że kamera będzie podążać za twoją twarzą i będzie się starała wychwycić właśnie fragment ekranu, w którym jesteś ty. Według mnie warto włączyć tę opcję, oczywiście później dalej można to sobie dostosować. Magiczne emotikony to funkcja, w której sztuczna inteligencja wrzuca dla nas po prostu emotki oprócz napisów. Magic Media odpowiada za dodawanie właśnie b-rolli, czyli tych takich przebitek na ekranie. Jest to świetna opcja, szczególnie jeśli prowadzisz na przykład vloga. Ja tutaj akurat w tym filmie pokazuję, jak korzystać z czatu GPT, więc musi być widać dokładnie mój ekran. Nie mogą wlatywać jakieś kolorowe obrazki, nawet pasujące tematycznie, bo mogą one wpaść w nieodpowiednim momencie, dlatego akurat tą funkcję sobie wyłączę. Dla vloga jak najbardziej polecam. Magic Cut, czyli funkcja, która automatycznie wytnie ciszę z twoich filmów, a także tutaj wymienianie w stylu i tak dalej. Ja tą funkcję również wyłączę, bo w tamtym 7-minutowym filmie wyciąłem wszystkie niepotrzebne elementy. I zjeżdżamy niżej, tutaj mamy funkcję magicznego akcentowania. I tutaj mamy dwie możliwości. Magiczne akcentowanie z powiększaniem, pomniejszaniem ekranu. Myślę, że to jest dobra opcja, niech będzie włączona. A także akcentowanie odpowiednich słów. To również się przyda. No i niżej oczywiście możemy sobie dopasować kolory, jakie nam się podobają. Magic Sound to funkcja, która da wszelkiego rodzaju jingle, efekty dźwiękowe, dlatego ja ją chcę mieć aktywną. Druga opcja dodaje muzykę, można powiedzieć, tematyczną w tle, czyli może być coś bardziej romantycznego, jeśli o czymś takim opowiadasz, albo groźnego, jeśli mówisz o jakichś mrocznych tematach. Może być to bardzo ciekawa opcja, ale jeśli nie dodajesz muzyki z danej platformy. Teraz wracamy jeszcze do góry i tu pozostało nam tylko i wyłącznie jeszcze ustalić, jak długie chcemy, aby były nasze klipy. Tu możemy sobie sprawdzić to i mogą to być 30-sekundowe lub 30-60 lub dłuższe. Ja proponuję ustawiać na
opcję 30 sekund lub 30-60, z tego względu, że shorts na YouTubie, przynajmniej na ten moment, nie mogą przekraczać 60 sekund, czyli minuty. Tak więc ta opcja wydaje się tutaj najlepszym rozwiązaniem. W tym miejscu możemy jeszcze opcjonalnie sobie dopisać jakiś prompt, czyli dodatkowe polecenie dla sztucznej inteligencji. Dlatego ja tutaj dopisałem tematycznie, wybierz najlepsze, najbardziej pomocne elementy dla początkujących użytkowników ChatGPT. No i robimy tutaj przetwórz. Teraz będziemy musieli chwilkę poczekać. Już po kilku minutach wszystko jest gotowe. Zerknijmy najpierw w lewe boczne menu. Po kolei pokażę Ci, co tutaj sztuczna inteligencja dla nas przygotowała. Po pierwsze mamy momenty, czyli nasze shortsy, reelsy, tiktoki, krótkie formaty wideo, którymi za chwilkę się zajmiemy. Dalej mamy artykuł na bloga, który wygenerowała nas oczywiście sztuczna inteligencja na podstawie całego filmu, który przed chwilą przesłałem. Tak, mamy wstęp, mamy opis, mamy tutaj nagłówki i dalszą część treści. Moim zdaniem wygląda to fajnie, jednak artykuł sam w sobie jest generalnie dość krótki, więc jeśli chcesz go faktycznie dać na swojego bloga, to ja proponuję potraktować to jednak jako inspirację albo dobry wstęp do artykułu. Te krótkie, chwytliwe fragmenty możesz wykorzystać na przykład do publikacji na Twitterze, Threadsach, czy też jako jakąś sentencję na Instagram Story. W kolejnej zakładce mamy, można powiedzieć, takie ramy czasowe i to jest również świetna funkcja moim zdaniem, bo kiedy przetwarzamy nasz długi film na YouTube, to automatycznie mamy przygotowane właśnie te rozdziały, możemy to wrzucić do opisu, co ułatwi po pierwsze użytkownikom korzystanie z naszego filmu, a po drugie, jeśli odpowiednio będą te tytuły również zoptymalizowane, to jest szansa, że ktoś trafi bezpośrednio z YouTube'a czy też Google'a właśnie na konkretną minutę w filmie. Oczywiście, jak zwykle ze sztuczną inteligencją bywa, nie kopiuj tego na ślepo i nie wklejaj, tylko przeczytaj konkretnie, co to jest, ponieważ na przykład ten tytuł jest jak najbardziej chwytliwy, jak najbardziej trafny, jednak ten już niewiele mówi i raczej nikt w niego nie kliknie, nikt nie będzie raczej tego sprawdzał, więc warto byłoby to zmienić na przykład na jak zidentyfikować postać z filmu. Na koniec sztuczna inteligencja w aplikacji Minvo generuje dla nas opis na podstawie całego filmu. Oczywiście zanim skopiujesz i wkleisz, przeczytaj, czy wszystko się zgadza. Wróćmy jednak tutaj na samą górę do edycji naszych krótkich formatów. Zanim przejdziemy do edycji filmu, to tutaj mamy taką niewielką ikonkę, która odpowiada za ponowne wygenerowanie tytułu. Ja je użyję teraz, bo uważam, że ten tytuł nie był do końca super chwytliwy. Jaki twój ulubiony przepis? Wygląda jeszcze gorzej, więc spróbujmy jeszcze raz. O, i to już jest znacznie bardziej chwytliwe. Kto ma więcej pomysłów, my czy ChatGPT? Powiedzmy, że może zostać. A więc przejdźmy teraz do edycji. Jeśli kiedykolwiek edytowałeś jakieś wideo, to z łatwością odnajdziesz się w tej aplikacji. Jeśli nie, to teraz w skrócie pokażę Ci najważniejsze miejsca i możliwości tej aplikacji. Zupełnie tutaj w lewym narożniku możemy podejrzeć, co się dzieje w danym segmencie, czyli na przykład, czy jest dodawany tekst, czy są dodawane emotikony, efekty specjalne, b-role itd. To jest też świetne miejsce, jeśli wcześniej nie zdecydowałeś się na dodawanie na przykład efektów dźwiękowych czy też emotikon, bo tutaj możesz to łatwo zrobić. Zobacz, klikniemy tutaj w tą ikonkę tworzenia emotikon i teraz możesz sobie także dopasować, jak chcesz, aby się one wyświetlały. Teraz pokażę Ci, jak błyskawicznie możesz edytować tekst, poprawiać tutaj wizualizację i inne elementy. Pierwsza rzecz, zakładka, tutaj pierwsza z góry transcript, a następnie mamy tutaj edit. I teraz mamy podgląd całego naszego tekstu, który będzie wypowiedziany w wideo. Powiedzmy, że chcemy dodać tutaj emotikonę. Klikamy sobie w to słowo chat i teraz zobacz, możemy dodać właśnie emotikonę lub sprawić, że będzie ono zaakcentowane. Kliknijmy tutaj emotikonę. Czekamy kilka sekund i już się ono tutaj pojawia. Z moich testów przynajmniej na razie wynika, że aplikacja Minvo doskonale rozumie język polski. Oczywiście czasami mogą się zdarzyć jakieś problemy w transkrypcji i w tym celu teraz pokażę Ci, jak edytować konkretne wyrazy. Najszybciej będzie, kiedy przejdziemy tutaj do zakładki obok. I tutaj mamy podgląd całego tekstu i możemy sobie w łatwy sposób coś usunąć lub zmodyfikować. Kolejną z świetnych funkcji jest możliwość tłumaczenia. Tutaj możemy w łatwy sposób dodać sobie kolejny język, aby zostało to przetłumaczone w napisach lub jeśli skorzystamy jeszcze z wersji premium, aby został tutaj podłożony inny głos. Następna zakładka, czyli framing. Tutaj będziemy mogli dopasowywać, jak ma wyglądać cały układ naszego obrazu, naszego wideo. Domyślnie, kiedy sztuczna inteligencja podąża tutaj za naszą twarzą, to wszystko jest ok. Jeśli jednak na przykład twarz damy sobie w jakiś narożnik, tak jak ja bym dał na przykład teraz tutaj i chciał Ci pokazać coś w prawym dolnym narożniku, no to będzie ciężko to pokazać podczas jednego ujęcia. I wtedy może Ci pomóc tutaj zmiana układu na tip. Tym dużym ustawiamy, co ma być na całym ekranie, a tym małym ustawiamy twarz.
Czyli w tym przypadku tutaj bym musiał pojechać w tą stronę i trochę pomniejszyć też to, bo tutaj moja miniaturka jest naprawdę malutka. Ustawiamy to w odpowiednim miejscu, no i zobacz teraz tutaj w podglądzie, jak to fajnie może wyglądać. Prawdopodobnie już zwróciłeś na to uwagę, tutaj na naszym filmie są nałożone tak zwane martwe punkty, czyli miejsca, gdzie mamy właśnie lajki, komentarze, udostępnienia czy opis filmu i tutaj lepiej nie umieszczać żadnych znaczących treści, takich jak na przykład napisy, bo po prostu będzie to wtedy niewidoczne. I w aplikacji Minvo możesz łatwo przyłączyć się na różnego rodzaju dopasowania. Teraz w tym momencie aktywny jest tutaj do góry YouTube, ale możemy sobie to zmienić właśnie na przykład na Instagram czy TikTok. Zobacz, teraz mamy Instagram i już wygląda to zupełnie inaczej. Sprawdźmy jeszcze TikTok i teraz mamy znowu inny układ. Kolejna zakładka to captions, czyli nasze podpisy, napisy, efekty tekstowe dodawane do naszego filmu. W pierwszej zakładce możemy skorzystać z presetów, czyli takich odgórnych ustawień, na przykład wizualnych efektów, jak ma wyglądać tekst, jak ma być użyta czcionka i tak dalej. Tutaj natomiast w kolejnej zakładce możemy dopasować już to konkretnie jak chcemy, czyli właśnie czy tekst ma być wyśrodkowany, czy na przykład przesunięty bardziej w jakąś ze stron, jaki ma być rozmiar tekstu, tło i wiele innych możliwości. W ostatniej zakładce dopasowujemy sobie animację i styl kolorków. Kiedy wszystko jest gotowe, klikamy tutaj w prawym górnym narożniku Export, a następnie wybieramy, co chcemy zrobić z danym filmem. Możemy go oczywiście sobie pobrać i ręcznie dodawać na platformach, których chcemy. Możemy także użyć opcji publikowania w dostępnych mediach społecznościowych. Kiedy wybierzemy tą opcję, to od razu możemy się podłączyć do naszego kalendarza, naszych połączonych kont mediów społecznościowych i automatycznie publikować treści. Dodatkowo zyskamy tu jeszcze więcej możliwości sztucznej inteligencji, takich właśnie na przykład jak generowanie opisu. Klikamy więc w ten przycisk i teraz musimy wybrać sobie styl, w jakim chcemy, aby zostało to stworzone. Czy ma to być styl trendy, zabawny, może być to casualowy, czyli taki nieformalny, może musi być profesjonalny, informacyjny i tak dalej. Ok, mi ten opis się nie podoba, więc klikamy jeszcze raz wygeneruj i weźmy może tym razem niech będzie trendy. Ok, generalnie ten opis jest fajny, trochę za dużo emotikon, więc te dwie z początku wyrzucę, linków bio nie ma, więc to również tutaj usuniemy, ale generalnie cała reszta jest, myślę, to jak najbardziej w porządku. Więc zjeżdżamy sobie niżej i tutaj możemy dopasować jeszcze nasz tytuł. Oczywiście ten, który został wygenerowany wcześniej przez sztuczną inteligencję, mi się podoba, który generowaliśmy razem, więc on tutaj zostaje. Teraz musimy tylko w kalendarzu wybrać, kiedy chcemy, aby została zaplanowana i opublikowana treść. Klikamy ten przycisk, no i wszystko zostanie automatycznie opublikowane. Na początku filmu wspomniałem, że pokażę Ci, jak zyskać dożywotni dostęp do funkcji Premium Minvo w rewelacyjnej cenie. W tym momencie miesięczny plan Premium Minvo to $15. Konkurenci, o których wspomniałem na początku, tacy jak na przykład Submagic czy też Opus, kosztują w okolicach $20-$25 miesięcznie. Dlatego koniecznie wejdź w link w opisie, a następnie wyszukaj Minvo i zobacz, w jakiej rewelacyjnej cenie możesz go mieć. I jeszcze teraz dodatkowo z okazji Black Friday jest jeszcze lepsza cena. Teraz jest to zaledwie $79 i dożywotnie możesz korzystać w wersji premium z tej aplikacji. Oczywiście na tej platformie znajdziesz jeszcze więcej świetnych aplikacji w jeszcze lepszych cenach. Na przykład różnego rodzaju CRM-y, aplikacje do zbierania leadów, wysyłki maili czy inne oparte na sztucznej inteligencji. Po więcej nowości i praktycznej wiedzy o AI koniecznie obserwuj mój profil. We'll be right back.